Dobra, czy w ogóle jestem online? Hej Olek, jak mnie słyszysz? U mnie wszystko okej. O fakt, czemu kurwa? Moment. Czemu? O, już ledwo co zacząłem i już kurwa lagi mnie witają. Chociaż nie, 585 to nie jest aż tak dużo pominiętych klatek. Your stream is experiencing minor issues. O, dobrze mnie słychać, to zarąbiście. Hej, Sir Hubertus. No, jak tam leci? Nie pokazuje, że jestem wszędzie chyba online. Dobra, na Twitchu jestem, widzę, a na YouTubach. Hej, Teteru Hanamura. I Susan Lucky. How are you, how are you? Bo nie wiem, u mnie tak trochę tak średnio jest. Mimo tego, że spałem, to się nie wyspałem po raz kolejny. Jak tam. O, dobra, na YouTubie też jestem. Jak tam kurde święta i takie inne rzeczy. Hej, Rajdencja, hej, Hasusiowaty i hej, Tate. O, mikrofon. No, chyba jest blisko. Dobrze mnie słychać? Tak mi się wydaje. No. To tak. Nawet dobrze. No. No to co tam u was słychać? Powiedzcie, bo u mnie jest tak trochę średnio, bo mimo tego, że zaczęło. O, dziękuję za obserwację kotelkowaty. Chciałem przeczytać kotletowaty, ale dobrze, że tego nie zrobiłem. I ten. No, u mnie, kurde, mimo tego, że będą święta, to jeszcze sesja się zbliża w styczniu, więc no, kompletnie przewalone jest. Całe szczęście mam tylko dwa egzaminy, ale jednak na te dwa egzaminy chciałbym się przyszykować, no, porządnie, że tak powiem. Hej, hej, Gienia, i hej, Karmelek, i hello, dawno mnie tu nie było, hej, Murza, a siedzi się w pizzerii z kolegami. O, to zarąbiście, smacznej pizzy, oby nie z ananasem. Hej, OPG, hej, Leny. Dzień jak co dzień w miarę okej. Szczerze mówiąc, no, u mnie też jest dzień jak co dzień. Mimo tego, że święta się zbliżają, to jestem już tak stary, że nie czuję już tej magii świąt, no bo w końcu, no, pół wieku plus dwa to czegoś zobowiązuje. No, a właśnie tak, żeby było świątecznie w klimacie świąt, to dam jakiś fajny obrazek w tle, żeby był. O, proszę bardzo. Godzillowa choinka. Wasze choinki mogą być zajebiste, ale nigdy nie będą tak zajebiste jak ta. Tylko trochę muszę ją w tle dać. No kurde! Daj się w tle. Czemu nie chcesz się dać w tle? No co się z tobą. Stój. Nie, coś zjebałem niechcący znowu. No kurde! Dziękuję Blaze Zero Boy za obserwację. To jest to, tak? Ja pierdzielę. No, dziękuję. Czemu kurde, jak streamuję, to wszystko mi działa tak się tnie strasznie, mimo tego, że CPU tylko 20%. Dobra, tak czy siak. No, lepszy od Padoru. Tylko pół wieku plus jeden. A no fakt, plus jeden, plus dwa będę miał w następnym roku. Siemanko, co tam? No hej, hej, a wszystko jest okej. Nawet się trochę zrymowało. Co ty mówić, przygotowania do świąt i ogólnie rozpoczywanie, czyli całkiem nieźle. Pizzę z ananasem to sztos nie szkalować jej mi tu proszę. Ja tam ananasa nie lubię. Ponieważ no, ananas jest twój. Dla mnie. Kurwa, już dropped frames coś pokazuje, no. Jak już kurde laguje na samym początku, to ja już nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Bonzi Buddy przejmuje stream, zamknij ryj, Nightbot. Jej, chcesz zobaczyć smoka? Zawsze chcę. Dziś się prawie posikałem, jak mój kolega powiedział prawa kobiet, a drugi kolega powiedział, a co to za Pokémon? Ananasy to wytwór szatana. Bez żadnego spamowania mi tu proszę. Kurwa, żadnego moderatora nie ma dzisiaj. Wait a minute.
O kurwa. Okej, dobra. Dziękuję mu Trell Warrior za obserwację. Thank you very much. Chwila, moment, muszę coś zrobić. O, proszę bardzo, za spamowanie. To tak. Trzeba przywołać koniarę. Ona chyba akurat jest w drodze do Polski, więc koniary chyba dzisiaj nie będzie. Ale będzie spoko. Mam nadzieję. Dzisiaj. Okej. Dobra, to tak. Ja pierdzielę, ale dzisiaj zaspany jestem. Dziś będę pił herbatkę w cholerę i jeszcze mam Red Bulla tutaj w razie czego. Chcę sobie pograć na Xboxie Far Cry 4, ale moja siostra gra se w Lego Batman. To weź ją gdzieś zamknij i sobie weź pada i sobie graj. Jesus. Jak ktoś zawsze ci w czymś przeszkadza, to najlepsza rada to zamknij go czy w szafie, czy w łazience, czy gdziekolwiek. Dziękuję za obserwację, Ciro Janusz. Jesteś moją jedyną deską ratunku od Nidy. Nudy. Mam nadzieję, że będę, ponieważ oby było całkiem okej, to wyjdzie. Galopuję do Polski, niech uważa na dziury w drodze. W sumie dawno w Polsce nie byłem, ale zgaduję, że dziury jak dziury, kurde, nie zniknęły przez te wszystkie lata. Witam IZW. Hej, Style Daddy. W sumie już herbata mi się skończyła, to sobie Red Bulla otworzę. Hej, Shandow. Ogólnie to w ogóle nie rozumiem memów z pizzą z ananasem. Rozumiem, jak ktoś próbował i mu nie smakowało, ale większość chyba opinii bierze się z powszechnego myślenia. A ja wiem, czy pizzę z ananasem można przykuć do powszechnego myślenia, bo w końcu pizza jest tak powszechnym jadłem, że normalnie każdy na całym świecie na pewno ją już spróbował. I na pewno spróbował także z pizzę z ananasem i ja próbowałem, nawet mimo tego, że ananasa nie lubię i nie smakowała mi wcale. Hej, Hito. Dziury zawsze były i zawsze będą nieodłączny element polskości. Nie dość, że cebula, to jeszcze i dziury. Mój brat zaczął śpiewać Pomóżcie mi. PG, z okazji świąt życzę ci jak najmniej bolesnej śmierci. Najlepsze takie życzenie i życzenie wszystkiego najlepszego. A dziękuję, dziękuję bardzo. A właśnie, przy okazji, przecież mamy dziś 22, nie? Za coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Czekajcie, chciałbym coś zrobić z tej okazji. Mam nadzieję, że to znajdę. Chyba... O! Ho, ho, ho! Wesołych świąt Bożego Narodzenia, świeżego karpia na stole, który będzie smaczny i jak najwięcej donate'ów pod choinką i życzy wam święty Pugikołaj. Kurwa, wyłączyć ten filtr! Dziękuję. Mam nadzieję, że moje życzenia wam się spodobały. W sumie już też chciałem to zrobić, ale zapomniałem i sobie przypomniałem. Dam ci urwika pod choinkę, a ja już go mam! Śmiechłem. I znów starszy o rok, jeszcze tylko jeden rok dostanę 500+. Właśnie, a propos bycia starszym. Jak tym to trzeba być pechowcem, by mieć urodziny tego samego dnia, co święto Bożego Narodzenia? Niby dostajesz te, w cudzysłowie, podwójne prezenty czy coś, ale zwykle wychodzi z tych podwójnych prezentów, że dostajesz tyle samo co inni. Świeżego Magikarpia. O, to zarąbisty ten. To jest zarąbiste życzenie. Nie masz go, bo mu siedzę. U mnie tak jak mają bliźniaki sąsiedzi. O kurde, to ja...
To ja współczuję takim ludziom na serio. Jakim to trzeba być pechowcem? Oh my god. A, chwila. Okej, spoko. Czekajcie chwilę. Dobra, może w sumie może dzisiaj akurat zły moment na streama wybrałem, jako że chyba młodzi zbytnio czasu nie mają. Ale no, to spoko. I tak wszyscy będą grzeczni, mam nadzieję. Co póki Kołaj przynosi pod chuinkę? Rózgę! Albo węgiel, zależy. Romansuję w koniarą? Co? Ja na szczęście mam urodziny w Sylwestra. Ale w sumie to też jest całkiem blisko. A, zapomniałem, że na święta życzę sobie tobie zdrowia, donate'ów oraz 0% martwych poków na streamie. O! Wyróżnij moją wiadomość. Pech to masz, jak się urodzisz pod koniec lutego i masz prezent raz na 4 lata. A właśnie, bo oni ten na Twitchu coś tam nowego wprowadzili, jakieś punkty kanału czy coś? O, hej Natar, poczekaj chwilę, już już ci daję to, co trzeba. Oczywiście muszę wejść na Twitcha i tam w jakieś ustawienia i tak dalej, bo nie mogę tego zrobić tutaj. Czemu? Nie mam zielonego pojęcia. Tak, wyróżnienie kosztuje 100. No to w sumie to jest całkiem niezła sprawa, szczerze wam powiem. Bo no, tak jakby takie lekkie zaangażowanie i za zaangażowanie dostaje się takie małe nagrody. Kurwa, gdzie to się patrzyło? Producent wideo, panel kontrolny. Dziękuję za obserwację, Kaz. Jezu Chryste, jak ja nigdy nie mogę zapamiętać tego. Panel kontrolny, może to. Bo ustawienia ci wchodzą w ustawienia, ale nie wchodzą ci w takie rzeczy najpotrzebniejsze. Czyli na chuj ustawienia? Skoro nie mogę wejść i ten. Nie, kurde, to też nie jest to. Jezu, czemu oni, kurde, muszą wszystko zmieniać, ten cały wygląd, jak mnie to wkurza? Jeszcze raz. Ustawienia konta, może to. Ja urodziny mam dzień premiery Tomb Raider, czyli 5 marzec. O, dziękuję Kitsuni za follow. Producent wideo, pewnie stąd można wejść. What the fuck? Ustawienia wchodzą ci w ustawienia. O, jest, udało się. Muszę wejść w producenta wideo, później w społeczność, tylko po to... Manager rank, to jest to? Kurde, tak, to jest to. Tylko po to, żeby komuś dać tymczasowego moda, no kurwa. A w ustawienia, jak wejdę, to nie mam tych opcji, no. Ja pierdzielę i no, dzięki Neatar za pomoc tymczasową. Chociaż w sumie, może mimo tego, że ten, będziecie tymi tymczasowymi modami i tak dalej, to może jednak wam rangi nie będę zdejmował czy coś. Ale no, juhu, proszę. Ja mam urodziny tego samego dnia, co Hirohiko Araki, twórca JoJo's Bizarre Adventure. O! No to jest bardzo bizarre data w takim razie. Niby co 5 minut dostajesz punkty za samo oglądanie. Tak, tam chyba plus 10 czy coś? Tylko właśnie nie wiem, co konkretnie można wydawać za te punkty. Ale no, już samo odróżnianie wiadomości to już jest coś na plus, nie? Tak, plus 10. Kurwa, jaki ten Red Bull dobry. Już czuję energię, która przechodzi przez moje żyły. I to, że serce mi zaraz wysiądzie, ale to jest mały szczegół. Tak naprawdę to nie, bo ja mam serce jak dzwon. Tylko mnie przeraża wizja, że gdzieś na siedzie ktoś będzie spędzać święta z wiecznie pijanym ojcem, który ciągle nawala swoją całą rodzinę. Przepraszam, musiałam. To szczerze mówiąc, tak. Dziękuję za obserwację, marakuja. Szczerze mówiąc, no to no, jakby nie patrzeć, wszędzie gdzieś na świecie, no, każdy ma jakieś problemy, albo większe, albo mniejsze i no, spędzanie świąt w takim gronie to jest naprawdę coś chujowego i... Ale no, ale co zrobisz? Co zrobisz, jak ten...
istnieją różne te organizacje pomocyjne i tak do pomocy i tak dalej, no nie, ale no właśnie najgorsze jest to, że trzeba samemu ten pierwszy krok zrobić, żeby ktoś mógł ci pomóc. Bardzo często jest tak, że albo ludzie nie chcą tej pomocy, albo po prostu się boją i to jest trochę takie, no. Dotarłem do was, witajcie. To moc... Nie jestem futrzak po pierwsze, a po drugie zaraz masz wpierdlicz i hej Michał. Dobra, to zaraz live się zacznie, nie? 3, 2, 1. Jest! Dobra, dzisiaj... Jestem ciekaw, ile dzisiaj ludu padnie. Kupujesz emotki kanału, możesz... Edytować emotkę, napisać wiadomość w trybie subskrybenta oraz wyróżnić wiadomość. O, to jest spoko. Ciekawe jak te edytowanie emotki działa. Ale no, zmiana kolorków z tego, co kojarzę najprawdopodobniej. Dobra, to moment, już zaraz będziemy zaczynać. Kurwa. Ja muszę kolorami zaznaczyć co i jak, o ile można na tym OBS-ie. Czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Bo jestem debil! Chociaż nie, da się w ogóle ustawić kolory na każdej zakładce? Chyba nie. Ja przynajmniej nie widzę tego. A, nieważne, dobra. To tak... odliczanie i komunikat... Nie, zaraz, to musi być. Do rozpoczęcia. I overlay muszę dać tutaj. O, dobra. To myślę w takim razie, że możemy zaczynać powoli, nie? O, na Twitchu 38 osób, na YouTubie nikt? Zaraz, tylko zerknę jeszcze na YouTuba tak dla jajek. Nikt dzisiaj nie zginie, nie znacie się, póki dba o swoje poki i pokona nimi wszystkich pi. Dokładnie, tylko właśnie najgorsze jest to, że no, zostało mi tylko Victory Road i Elitarna Czwórka, a właśnie oni mają trochę zawyżone levele z tego, co pamiętam. I jeszcze to, że ustawiłem na Romie to, że przeciwnicy będą kilka leveli silniejsi, to już kurde sam nie wiem, czego można się spodziewać. Tak czy inaczej, no. O, dziękuję za obserwację Nuroguro. Nuroguro. Nie, Nuroguro brzmi lepiej, chociaż sam nie wiem. Dobra, czekajcie. To jest to. Już zaraz będziecie widzieć co i jak, tylko... Dobra. GBA. Czemu kurde muszę za każdym razem ustawiać to okienko GBA, żeby było widoczne? Jakie to wkurzające. Ale hej. Dobra, jesteście gotowi na ostatnią sesję, bo ja w sumie nawet nie jestem. Oh god, po raz ostatni naszą ekipę zobaczymy. Dosłownie w przenośni, bo pewnie wszyscy zginą. Dobra. Wywalczył z Banet Owo swym Vaporeon i wygrał Handili. Usunął przedmiot Poison Barb z kieszeni przedmiotów w worze i umieścił w PC. I Black Belt też zrobił z tym to samo, ponieważ jest jak z Moniką. I Everstone. I Mystic Water. Dobra, ja rozumiem, że wpierdzieliłem przedmioty do peceta i no, ale to musi być highlightem mojej poprzedniej sesji z tej gry, serio? Czy dziś fanarty będą? Będą. Dziś już kurde na 100%. Wyruszył z brama Ligi Pokémon do następnego celu. U mnie w pokoju mam świąteczny nastrój, bo się rozjebałem lampki tu po całym pokoju. Po drobnej wycieczce wydostał się z Victory Road. Właściwie taka drobna wycieczka, że tylko poka łapaliśmy. I w sumie wydaje mi się, że już w tej sesji niczego nie będziemy łapać tak naprawdę. Bo wszystkie lokacje zostały zwiedzone. Chyba, że w Indigo Plateau będzie można coś znaleźć, w co wątpię. O! RSX78 remasz tu na święta de, niech goracy klej będzie z tobą de 10 zł. Dziękuję RSX! I no, choracy klej będzie ze mną, mam nadzieję, że dzisiaj mi pomoże w grze. Dobra. To Padoru.
A widzicie? Padoru zawsze się przydaje, szczególnie teraz. Mimo tego, że Padoru miałem przez cały rok. Dobra, to jest nasza ekipa. I powiem wam tak. O ile dobrze pamiętam, najsilniejszy Pokémon czempiona był na 63 levelu. Więc spodziewam się jego poków na jakichś 70, więc patrząc na nasze poziomy, sugeruję, że mamy wpierdol. I mówiąc o nostalgii do serii, ludzie będący pierwszy raz na live, no trudno. Ich strata, że nie byli wcześniej. Czy mam repela? No dobra, zapuściłem Smrodka i możemy iść. Ten Articuno cudownie. Za te punkty można wydać na wyróżnioną wiadomość, odblokowanie na 24 godzin losową emotkę, wysłanie wiadomości w trybie tylko dla subskrybujących, odblokować emotkę kanału na 24 godziny i zmodyfikować emotkę. A spoko. Tylko no, jako że ja mam tylko i wyłącznie jedną emotkę kanałową, to no, raczej losowa ona zbytnio nie będzie. Szczerze mówiąc. Witam wszystkich. Hej, Cwarc... Schwarzenegger. Pierwszy grzecznie, a po drugie nie masz bana. A, bo ten, ja ci dałem lekki timeout za spam. Sorry, ale regulamin trzeba, trzeba no, przestrzegać, po co się tu jest. Ej, Speedwagon jest twoim głównym Pokemonem. Jest, jest. Tylko no. Ja wszystkich leveluję równomiernie, więc no. O, siema! Ciekawe, czy jesteś dobry. Jestem najlepszy! Uwu! Dobra. Mam nadzieję, że nic zrąbanego nie będzie, szczerze mówiąc, dzisiaj. Mam dziwne wrażenie, że on może mieć Rock Slide czy coś, ale... On może... Zaraz, czy... Dugtrio uczy się naturalnie kamiennych ataków? Mam nadzieję, że nie. Dobra, wygląda na to, że nie. Jakby miał Rock Slide czy coś takiego, to już by tego użył. Zapraszam do zapoznania się z regulaminem UW. Tak, swoją drogą, czy ustawiłeś Nero jako suba? Nero? Sorry, nie wiem, o co chodzi. W sensie tego z Devil May Cry 4? Najgorsze anime według ciebie? O, Blaziken, kurwa. To Blaziken to nie jest najgorsze anime. Powiedziałbym, że nie. High School of the Dead. Chciałem powiedzieć High School DxD, ale tego to widziałem jeden odcinek, więc się ten się nie liczy. Chociaż DxD słyszałem, że mimo fanserwisowości jest całkiem spoko, ale nie, to nie jest dla mnie. High School of the Dead. Inom School Days, powiedziałbym. O, Lapras. Lapras nie jest najgorszym anime. O, widzę, że ktoś odblokował emotkę. Całe szczęście. Kurwa, jaki pok? Nie pamiętam. Lapras. Linkiewicz zostaje. Ta emotka jest UW. Oczywiście! Dobra, Thunder Punch. Lol. Ciekawe, czy jesteś dobry wysyłać trzy podziemne dildosy. Szkoda, że Blaziken jest do niczego przy atakach psychicznych. W sumie to każdy jest do niczego przy atakach psychicznych, chyba że jest się Pokemonem mroku. Wtedy nie aż tak bardzo. Wow, pogrzało cię, idioto! Dziękuję, ale w sumie nawet nie muszę tych trzech tur czekać, żebyś padł. Tak nie, przeczytałem mojej znajomej Jeff X Offenderman. Dobra, tego się nie spodziewałem. Muszę zmienić poka, bo ten Perish Song może mi wpierdzielić się w paradę. Powiedziała, że chce się przez to zabić, tak samo jak po przeczytaniu tego XD. Ta emotka jest słodziutka. Pewnie! Zaraz. Erwin. W sumie i tak ja myślę, że ona zmieni tego Laprasa, jak Perish Song dobiegnie do tego... do... zera czy coś, czy do jednego, zaraz przed tym jak... zadziała.
Jakie uważasz anime za najlepsze? Kurde! Ostatnio... Moja pierwsza pasta to był Gumball, jak miałem chyba 10 lat, to uwierzyłem. Wiedziałem, że wycofa. Dziękuję za easy win! Więc tak, chwila. Najlepsze anime... Nie mam zielonego pojęcia, bo trochę tego oglądałem, ale... Nie wiem, tak do głowy mi przychodzi Madoka. Przychodzi mi też do głowy... Jak się nazywało, kurwa, moje najulubieńsze anime wszechczasów? Jak mogłem zapomnieć? Anohana, o. O, jak lubisz wyć, to polecam. A co do Gumballa, no to... te pasty... typu zaginione odcinki i tak dalej. Szczerze mówiąc, to... jak tak... nie myślisz o nich, no nie? To bardzo często można sobie pomyśleć, że wow, ten odcinek mógł naprawdę w TV być, czy coś takiego, no nie? Ale z drugiej strony, jak pomyślisz sobie, jak te odcinki są robione, no nie, że potrzebny jest dublaż, potrzebna jest animacja, potrzebny jest jeszcze, no, jakby to powiedzieć, no, ścieżka dźwiękowa czy coś i to, że... kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób może pracować nad takim jednym odcinkiem i sobie myślisz, że oh my god, za tym jednym nawiedzonym odcinkiem stoi jedna nawiedzona osoba, która wszystko sama zrobiła, to tak trochę nie ten teges jest, szczerze mówiąc. Sans slash, nie zmieniam. Brakuje mi trollpasty, trum trum, zaginiony odcinek. W sumie słyszałem kiedyś, w sumie nie kiedyś, tylko niedawno, że oni trochę filmiki kasują, tak jakby, ponieważ szczerze mówiąc, te ich lifehacki są strasznie powtarzalne, typu nigdy nie chciałam przegrać specjalnie z jakimś... Ja mam 25 lat plus 1 i pół wieku, ty gnido z fioletowymi włosami, wypraszam sobie to. Dobra. Bo jednak te ich lifehacki, one takie trochę są powtarzalne, bo ile razy można zrobić odcinek typu o, weź gąbkę, wytnij ją na postać jakąś i przyklej coś tam gorącym klejem, jak to, kurde, to się powtarza, no nie? I jak to wytłumaczyć, nie mam zielonego pojęcia, ale no, wiadomo, no. Kilka odcinków Trum Trum obejrzysz i jest duża szansa na to, że trafisz już na lifehack, który jest albo podobny, albo taki sam. Chwila. O, Iron się sprzeda. Zorientował się, że ich kanał jest do dupy, nie, bo ich kanał jest legendarny. Ale nie, tak na serio. O, Horn Attack, wow, dziękuję, bardzo mi się przyda. Ale tak na serio, kanał Trum Trum tak do obejrzenia, żeby z nich trochę polać, z tego co oni tam wyprawiają, to jak najbardziej jest na plus. Ale szczerze mówiąc, tych lifehacki, ja mam z nimi taki problem, zresztą nawet ja to mówiłem na poprzednim streamie, jak żeśmy je oglądali, no nie, że... No ja muszę jeszcze raz ten kamień tam wpierdzielić. Cholera jasna, myślałem, że to się utrzyma. Tak czy siak, dla mnie lifehack to jest coś, co można zrobić bardzo łatwo z rzeczy, które ci się walają po kątach, no nie? A no, Trum Trum nieraz, ich lifehacki polegają na tym, że o, weź jakąś piankę do... makaron do wody czy coś, czy tam deskę do wody i weź to wytnij i... później zrób sobie pudełko Lego, czy coś, no nie? To kurde, już lepiej pójść do... Bo jednak ten... taki sprzęt do kąpieli... Do kąpieli, do... basenu nie jest raczej czymś, co ktokolwiek ma i co się wala, no nie? Ci po tym, po piwnicach i takie rzeczy, no nie? I... widzę, że jesteś niezły, zobaczymy jak bardzo! No i ten, i właśnie lepiej już kurde kupić gotowe te pudełko do czegoś, niż się pierdzielić z tym całym tym. O, Venusaur. No wiecie o co mi chodzi, lepiej już kupić gotowca, niż się pierdzielić z tymi lifehackami, o.
przyklej Lego do zegarka. O człowieku, nawet mi nie wspominaj. Napiszę tropastę, trum trum nienawiść do brokatu i gorącego kleju. Nie, oni by raczej, jeżeli chodzi o gorący klej, to oni... Myślę, że oni mają ołtarzyki z tym gorącym klejem tak naprawdę. O, golem. On może mieć self-destruct. Na pewno ma self-destruct. Erwin jest najbardziej tankowy, więc na wszelki wypadek niech on walczy. Case w kształcie ucha z ceramiki. Gorący klej jest hot! Ależ oczywiście. Uff. Więc no, Venomoth, on jest chyba psychiczno-robalowy, czy trująco-robalowy? Tak czy siak, lud go załatwi. Chyba. Tak swoją drogą, to mi się przypomniało, mogę cię zaprosić do znajomych na My Anime List. No, oczywiście, ja nie mam z tym żadnego problemu. Najlepsze anime to JoJo, Hunter x Hunter, Tengan, Tonpa, Guren Lagan i Fullmetal Alchemist, Brotherhood i przez nostalgię Dragon Ball Z. JoJo oglądałem do 4. parta. I czwarty part tak trochę średnio mi się podobał, szczerze mówiąc. Ale i tak jest to dobry animiec, jednak no, swoje problemy ma. Hunter x Hunter nie widziałem, Tengen, Tonpa, Guren Lagan było spoko, ale to nie są zbytnio moje klimaty. Fullmetal Alchemist Brotherhood widziałem, jest zarąbiste. I Dragon Ball Z też widziałem i w sumie nie powiedziałbym, że to jest najlepsze anime, ale jest porządne według mnie. I też widziałem je, jak byłem mały, jak jeszcze w telewizji puszczali. Urwi lalce Barbie nogę i wsadź tam łyżkę. Gwarancja dobrej zabawy lub traumy na dziecięcym umyśle do końca życia. Tentacruel, tak? Mamy... Nie, zaraz, Linkiewicz ma Thunder Punch. Jak się tego nauczyła? Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu ten był kompatybilny. Unpopular opinion, Hajime no Ippo. Tego akurat nie oglądałem nigdy, więc zbytnio nie mogę się wypowiedzieć. A ten, jeżeli chodzi o Guren Lagan, to no... Jako taki animiec... Wiesz, wyłączysz, kurde... ten, mózg i oglądasz... To jest całkiem fajne, naprawdę jest spoko, ale... Nie wiem, charakteryzacja postaci tak trochę średnio mi pasowała, szczerze mówiąc. No, fajne było do oglądania, ale nie miałem tego haczyka, który by nie... jakby to powiedzieć, pchał do oglądania dalej. Dla mnie najlepszym arkiem było wtedy, kiedy oni już tam wydorośleni byli i tak dalej i ta łysa pała z kucykiem na tym, ona tam wszystkimi rządziła, no nie? I to było całkiem fajne, moim zdaniem. Weezing, tak? Marysia chyba ma psychic. Ta powinna go rozwalić. Złapiesz legendarnego Pokemona, to nazwij go Lego. Niestety już nie będzie łapania, bo wszystkie lokacje, które mogłem, zwiedziłem i no już mi się wyczerpały miejsca do łapania Poków. Mogę łapać tylko jeden na... i tak Marysia jest defensywna, ona przyjmie na klatę wszystko. No może poza eksplozją, ale hej. Nie spoileruj, tak jeszcze tego nie obejrzałem do końca. O kurwa, no to sorry. Miałem szansę. Nie miałeś. Ponieważ ja ci ją zabrałem. Bo jestem wredą. Wrażenie jak z Wietnamu, bezcenne. Gdzie jest moje te... O, jest Soda Pop. Dam to na samą górę na wszelki wypadek, bo... No ja tym będę uzdrawiał wszystkich. Macie moje... Wierne Poki. Dam wam prezent na święta. Cukrzycę. Ha, ha, ha. I maku paku. Dzień dobry. Hej, Harushi. PG, co myślisz o fangame'ach Pokémon? Ja, szczerze mówiąc, zbytnio w te fangame'y nie grałem aż tak bardzo. W sumie po co full heal, jak paralyze heal mam tutaj. I szczerze mówiąc, no... Jeżeli chodzi o romhaki, to... Są hity i są misy.
pamiętam, że jak byłem mały, to mocno dziarzyłem w te haki, no nie? Ale teraz to właściwie w ogóle tak naprawdę. Jedyne, które mi, które pamiętam, te pokemonowe haki, w które grałem, to Pokémon Brown, które było całkiem spoko. Było, no to był hak pierwszej geny Pokémonów. Było jeszcze Pokémon Orange Island, czy coś takiego, że grało się zespołem R. My graliśmy Jamesem, a naszym rywalem była Jessie. Fuck no! Jestem teraz kurwa smutny. Ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Tak, jest tam kolejnego oświecenia na nowy fanart. Ups, już się boję. Magiczny liść. Dobra, i tak. Tak wracając do tych haków, nie? Jeszcze pamiętam. Teraz Pokémon Brown. Co tam jeszcze powiedziałem? No i były też takie haki, w cudzysłowie, że remake'i tych starszych gier, tych nowych gier w wersji na GBA na przykład. Pamiętam, że ktoś chyba jeszcze pracował nad jakimś remake'iem czwartej geny na GBA czy coś, ale z tego chyba nic nie wyszło. To też było dość dawno. Pamiętam też, że był jeszcze taki hak. Basia, idź. W sumie nawet nie pamiętam, jakiego poka chcę wysłać. Był jeszcze taki hak w wersji demonstracyjnej, którego nawet śledziłem kiedyś, że nie pamiętam dokładnie, co w nim było. Jesteś bug flying czy bug steel? Chyba bug steel bardziej. No. Że pamiętam, że tam jak to był hak trzeciej geny, no nie? Ruby Sapphire. I pamiętam, że tam jak wybierało się płeć, to tak naprawdę nie wybierało się płci, tylko było pytanie, czy lubisz dżinsy, czy dresy, no nie? Jak wybierałeś dżinsy, to dostawałeś normalnego Sprite'a Landona, czy tam, no, Shona, czy tam nie wiem kogo. O, Milotic, dostanę w pierdol, bo to wodny. Chociaż nie. I jak wybierałeś dresy, to miałeś Sprite Wally'ego. I to jest jedyna rzecz, którą pamiętam z tego haka, ale nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał, co w nim było. Wiem jeszcze tylko, że było od chuja tych wersji demo, ale no. Był hak FireRed'a, gdzie starterem był Ghost i miał atak Cursed. To też wiem, że jest, ale w tego haka nigdy nie grałem. Pokémon Dress Town. Nie było wyboru płci, gdyż nie feminazistki. Ale ten, jak grało się Sprite'em Wally'ego, to pamiętam, że jak wchodziło się do torby, to była normalna torebka Mei. No nie? Pokémon Peace. A no, to był spoko hak, o ile dobrze pamiętam. No a jeżeli chodzi o te słabe, to lepiej o nich nie mówić. Na przykład Pokémon Light Platinum. Nie, za cholerę nie cierpię tej gry! Oh my fucking god! Była taka wkurwiająca! Chcecie fajny, kurde, ten protip, jak zrobić najlepszy Pokémon ROM hack na świecie? Wpierdalajcie tyle fanserwisu z gier, tyle postaci, ile tylko można. Dajcie, kurde, pieprzonego Asha Ketchuma. Dajcie jakieś, kurde, pierdyliard rywali. I to, że wszyscy ciebie chwalą na każdym kroku, co wcale nie jest sztuczne. To, że wszyscy chcą ci wszystko dawać. Daj dwa regiony, w którym jeden jest, kurwa, zbugowany jak chuj, a drugi jest, kurde, pierdzielonym mini dungeonem czy coś. Dziękuję za obserwację. Lebotu. I no, proszę bardzo. Light Platinum nie cierpię. Nie lubię tego haka w ogóle. Kaizo Blue. A, Kaizo Blue też grałem i dziękuję za obserwację, Dagger Husar. W Kaizo Blue grałem i to jest właśnie przykład dobrego haka. Chociaż Kaizo Blue też jest w paru wersjach, które, no, są dość zależne, jeżeli chodzi o ich poziom trudności. Te najwcześniejsze były najbardziej trudne i najbardziej wkurwiające, z tego co pamiętam. Na przykład pamiętam to, że w tym, jak z Brockiem się walczyło, to on miał Aerodaktyla. I ten Aerodaktyl we wcześniejszych wersjach miał Dragon Rage, co zadawało zawsze 40 punktów HP wrogim pokom, czyli tak jakby nam.
I to było mega OP, ponieważ w tym momencie gry wszystkie poki miały właśnie albo poniżej tych 40 HP, albo gdzieś... No kurde, kolejny! Muszę basie zmienić. Ten właśnie problemem było to, że w tym momencie gry właśnie poki miały około 40 HP, więc każdy był na one shot albo dwa shota. Dziękuję Lodzia za obserwację. I no, jeżeli chodzi o to, to była bardzo nie fair walka, tym bardziej dlatego, że Aerodactyl był bardzo szybki. Jesus Christ! Chyba, że sześcioma Squirtlami się poszło, czy Wartortlami, to wtedy jakoś można było mieć jakąś szansę. Siemka PG, w końcu ktoś podziela mój pogląd na Light Platinum, nie znoszę tego haka. Tak, dokładnie! Tym bardziej dlatego, że ja w pewnym momencie przez bardzo, bardzo długi czas się zatkałem i to było w sali tamtych, tej smoczej sali czy coś, bo niby ja zrobiłem wszystko to, co trzeba, a tam jakiś koleś przy sali stał i nie chciał mnie przepuścić i nie miałem pojęcia, dlaczego on nie chciał mi to zrobić. Mimo tego, że... O, Rolling Kick jest całkiem okej atakiem. Mimo tego, że no, ja zrobiłem wszystko to, co trzeba, ten koleś po prostu nie spierdzielał z miejsca zdarzenia i to mnie bardzo wkurzyło, więc użyłem cheatu na chodzenie przez ścian, żeby przejść to. O ile dobrze pamiętam, bo to też było dość dawno. A propos kolejnych chujowych pokemonowych haków... Pokemon Snakewood! Chodź, pokonam cię! Słabe haki, moje... Make fantastic pet and support for emotione! Do learn a lot from them and they do also! Ale no, Pokemon Snakewood to już jest kompletna paranoja. Na początku niby masz jakiś atak zombie czy coś, a później to się przeradza w jakieś kurde nie wiadomo jakie shonenowe gówno. Nie wspominając o tym, że gameplay nie jest zbalansowany wcale, a wcale. Muszę wyrzucić śmieci, a w chuj wolno idę. No i ten. Chociaż szczerze mówiąc, zbytnio... Claydol ma Levitate? Chyba ma. Dobra. Snakewood mi się akurat podobało. No, podobać się zawsze może, nie? Ja nie mam z tym nic ten... Nie mam z tym problemu, ale... Kurwa jego mać! Nie, w sumie Light Platinum moim zdaniem jest nieco gorsze od Snakewood, ale... Snakewood nie jest też dobre, szczerze mówiąc. Pokonałeś mnie! Na przykład, o! Referencje z innych, kurde, tych, jak to się nazywa? Z innych mediów, no nie? Czy wiecie, że w Snakewood jest Haruko z Fuli Kuli? Jest jako gym leader? A więc też wyzwać elitarną czwórkę. I dla mnie to jest leniwe, że oh my god, ja do swojej gry wpierdzielę jakąś postać z anime. Wow! Słabe haki, Pokémon Vietnamese Crystal. They call me Professor Monster! Albo jeszcze lepiej. Ass drug. Bag fuck. O Jesus. I am Professor Uk. Pokonałeś mnie. Ten co z batem stał Grey. Mi się w Snakewood podobał motyw zombie, niektóre fake mony. Ale kurde, zobaczysz później. Później to wszystko się wali. Później nie ma zombie, później są jakieś smoki czy coś. I po smokach nie wiadomo co. Już nawet nie pamiętam. Huntail, tak? Więc Marysia da radę. Special fuck you! O mój Boże. Pokémon Dark Greystone to jest zarąbisty hack. Szczerze mówiąc, gdybym nie widział tego milion razy u Joela, to może bym to ograł, szczerze mówiąc. Ale tak, to trochę takie, no, jak wiem co się dzieje, to tak trochę szczerze mówiąc. Linkiewicz, wiesz? Zawsze mnie śmieszy, jak NPC są zaskoczeni, że przegrali z graczem. Smoki to powinny ci się podobać. Tak, ale to jest, kurde, tak źle zrobione. Szczerze mówiąc, jest jakaś sala z nimi, a te smoki to są, kurde, sprajty Charizardów. To jest głupie. Miałem posprzątać pokój, bo babcia przyjeżdża, ale do święta zamiast sprzątać to oglądam live PG. Czy będziesz przez ferie streamować? Normalnie tak. Otóż chciałbym, w sumie o tym już mówiłem wcześniej, ale chciałbym na Sylwestra zrobić tak zwany Sylwester przegrywów i
przez 12 godzin streama zrobić, od 12 do północy. I nie wiem, czy mi się to uda, czy nie, tak czy siak, no to jest taki plan, mam nadzieję, że się uda. A tak wcześniej to w sumie nie wiem, zależy od tego, jak mi uczenie się na sesję będzie iść, bo na razie jestem, na razie piszę streszczenia materiału, co w sumie nie powinno mi już zająć aż tak dużo czasu, raptem jeden dzień już powinienem mieć skończone, później będę musiał to wpływać, co jest najgorszą częścią, ale hej. Masz mnie! Dobry plan. I ten, jakby to powiedzieć, no zależnie... Zależy od tego, jak mi po prostu uczenie się będzie iść, nie? Jak będzie mi iść mega dobrze, to na pewno zrobię może jeszcze z jeden albo dwa streamy czy coś, ale jak na razie to planuję tylko i wyłącznie jako następny to ten Sylwester Przegrywów zrobić. Jest pogłoska o cudownym dziecku! Czy to jestem ja?! Ale smoki są normalne w Pokemonach. Ale nie Charizardy, które używają Charizardów do walki! Co sądzisz o Dark Rising? W to chyba nie grałem. Więc się nie mogę wypowiedzieć. O, mój live na Sylwestrach nie obejrzę, nie lubię swojej rodziny. Więc, ale no, w sumie to jeszcze przez te 12 godzin to ja muszę wymyślić, co takiego chciałbym tak naprawdę zrobić. Bo jednak to dość spory okres czasu i tak zastanawiając się ten sam dzień, co zrobić, kiedy będę robił streama, tak trochę tak trochę średnio. Nie wiem, na pewno jakieś giery zapuszczę, to na 100%. No myślę, że będzie taki bardziej luźniejszy. Oooo, nie! Kurwa! Kolejny mój ulubiony pok. Alakazam, tak? Ktoś ma jakieś dark ataki? Dark edgy ataki, please! Ty masz bite. Dobra, Erwin. Bierz go. To ja rzucę myśl speedrun z NES-a. Gier z NES-a. Za dużo tego. Za dużo roboty. Ja do speedrunów to nie jestem stworzony. Sam fakt, że smoki pasują do gry nie znaczy, że zostały dobrze zrobione i czy pasowały do całości. Bo oczywiście, że nie. W sumie chciałbym kiedyś Snakewooda ograć. Tak dla jaj. To może boleć. Tym bardziej po Calm Mindzie! Teraz może boleć, muszę zmienić poka. Chyba, że zabiję tego Alakazama. Oczywiście, że nie! Czemu miałbyś go rozpierdzielić? Teraz masz zaniżony Special Defense? I co ja teraz zrobię? O mój Boże, wybuch! O, zaraz, bo muzyka jest trochę za głośno, nie zrozumiałem. Chwila, zaraz zerknę na stronę. Grasz Pokémon Go? Dużo się zmieniło w tej grze przez te kilka lat. W sumie już nie, bo nie mam jak. O, Mroczak, dziękuję za boom! Ale nikogo się nie zabiło. Dobra, to... Ktoś musi przetankować te jego psychiki. Jakiś quick attack by się przydał, szczerze mówiąc. Stun Sport Cut. Ciebie nie, bo ty padniesz. Dobra, mam teraz lekki... Lekki! Ja przeciwnikowi po ostatecznym ataku został piksel życia. O, dziękuję za obserwację, Mroczek. Ała! Okej. Jeżeli nas skrytykuje... Zaraz, 85 razy 2 to jest 160. No, w sumie Marysia miałaby szansę. 170. Marysia miałaby szansę przegrać, jakby mi. Miałaby szansę przetrwać, jeżeli by mnie nie uzdrowił teraz. Ale wezmę ją, może uzdrowię. Dawaj mu Renatsu nas. Nie ma mowy! Torba. Wezmę uzdrowię ją.
jeszcze raz Hyper Potionem. Może drugi stream z demonofobii? Oto jest plan. Chcecie, żebym dostał wpierdol na Twitchu? Za demonofobię? Kurde, za blisko! Z żółtego paska zadaje te obrażenia. Wkurza mnie to niezmiernie. Lemoniada. Ile Psychic ma PP? 10. On już użył chyba czwarty raz, więc po prostu to przetankuje. Da. Albo poczekam aż chybi czy coś, oby. Nie, oczywiście, że nie chybi. Pracę chcę najlepiej dla swojego youtubera. No nie wiem. Dawaj na pałę. Just do it. No, chciałbym tu zrobić do it, ale wolę nie ryzykować. Dziękuję za obserwację. Gładki klakier. Tak serio, to może byś założył konto gdzieś indziej na tą grę. Pozdro z samochodu. O, hej Mari. Pozdro z Twitcha. Ale nie wiem, czy zakładanie drugiego konta miałoby sens. Bo zawiadomienie o streamie mnie obudziło. Nice! A! Już chciałem powiedzieć pieprzyć i ten! Ja pierdzielę! Pieprzyć zmieniam na Erwina. On powinien to przeżyć. Bo już jak spadło jej specjalna obrona, to nie ma co. Chyba mu się Psychic skończyło. Future Sight zaatakuje za jakieś dwie tury, więc mogę uzdrowić go, rozwalić i nic się nie stanie, mam nadzieję. Okej. Dobra, już mu się skończyły. Masz. To jest twoja taktyka. No ja jestem... Ja wolę być przezorny i ubezpieczony niż... tracić poki przez to, że coś źle zrobiłem. O, Kononowicz! Będziemy musieli go zapierdzielić. Linkiewicz kontra Kononowicz. Walka wszechczasów. Kto wygra? A nie, to jest... To nie jest Kononowicz, to jest kurwa ta... Rodowicz bardziej. O-o. Ups. Thunder Punch. Top 10 anime battles. Kononowicz to jest ten, nie Walrein, tylko... Zaraz, jak ewolucja Wailmera się nazywa? Wailord! O! No, ale podobnie się nazywają, więc się nie dziwię, że spierdoliłem sprawę. Torba, wezmę się uzdrowie na wszelki wypadek. Dalej, Linkiewicz, na... proszę, proteinki i białko dla ciebie. No ty pizdo! Rodowicz trenuje przed Sylwestrem. Rozmroziliśmy już ją, a ta poszła dalej w sen zimowy. Ta trzy Thunder Punche wystarczą. Och, Twitch ma na telefony zrobi jakąś rzecz, ciekawe jak to działa. Tak, to ten, punkty za bycie aktywnym czy coś. Wow, dziękuję za tak mało HP! Kononowicz to bardziej slacking. Może i tak, ale no. Wailord też do niego pasuje. Jak Linkiewicz piorunowo uderza bez rąk. No cool! A! Myślałem, że znowu rest użyła. Popatrzyłem na czat przez chwilę. Dawaj, Linki Master! Ryj! Mam rozkminę. Kto będzie na Sylwestrze z jedynką, jak Rodowicz umrze i pisz? Zawsze będą bracia pierdolec! Blastoise. Marysia dałaby radę, ale ma za mało HP. Najwyżej je uzdrowię. Warto było wydać 100 punktów, nasrałem. Uważaj, bo tutaj za sranie też możesz bana dostać, więc ja dostałem, więc wiem jak to jest. C
sensie nie na swoim streamie czy coś tego bana dostałem, ale no. Na pewnym serwerze. Dobra, spoko. Magical Leaf! Pal, Marysie, pal! Albo jeszcze lepiej, zrobić na Sylwestra 12-godzinny stream z Jobiego przyżygającego na Wargreymona przez jego śmieci z jego trybu na plecach, co ty o tym sądzisz? Nie! Żadnego żygania na żadne Digimony. A już teoretycznie go nie ma serwa, nie ma problemu. To znaczy, że można srać, gdzie tylko się chce! Jesus Christ. Te wyróżnione wiadomości nawet nie pokazują się jako wyróżnione na czacie na transmisji. W sumie fakt. Ej, Pom. Muskles! Dawaj. Czemu Blastoise wydaje się mniejszy? Nie jest tak mniejszy jak w spierdolonym tym... w spierdolonych wysokościach i wielkościach poków w Sword i Shield. Yeah! Twoja drużyna jest zaskakująco niebieska. Bo lubię niebieski kolor. Czarny też. Kononowicz był w Solidarności. Też był w Białymstoku. Wciąż jest nawet. Dałbym Musklesowi rolling kick, szczerze mówiąc. Pogłoska jest prawdą! Jaka pogłoska, co ty mówiłeś, bo tak z tobą długo sielałem, że zapomniałem. Wow, koleś pilnował żółtego fluta! Fiuta, fleta! Kurwa, nieważne. Ta. Pozdrawiam wszystkich do końca. U niej ile będzie trwał live? Do końca. Gry, tak mi się wydaje. Może jak gra się szybko skończy, to coś jeszcze wpierdzielę. Ale to zależy, jak szybko gra się skończy. No nie. Bo mam pewien pomysł co do jakiegoś takiego lekkiego filera, jak zostanie jeszcze dużo czasu. Ale o tym nie powiem, ponieważ no, nie wiem, czy dojdziemy do tego filera. JPG, twoja ulubiona generacja poksów? Druga! Hell yeah, ponieważ druga była moją pierwszą. No i no, dla mnie Johto bardzo się podoba jako region, szczerze mówiąc. Chociaż fakt faktem jest taki, że w oryginalnych grach, w sensie w oryginalnym Goldzie, Silverze i Krystalu, to w Johto nie było zbyt dużo do roboty tak naprawdę. Bo czemu Freshwater nie używam? Do uzdrawiania. Jesus! Bo jednak, no, fakt był taki, że na kartridżu nie było aż tak dużo miejsca, tym bardziej jak się wpierdzieliło dwa oddzielne regiony, nie? Ale i tak, ja ten, jeżeli chodzi o Johto, to lubię tą, tak jakby, staroświecką atmosferę tego regionu. Na chuj mi Defense Curl! Jesus! Ciebie rozwalę, ciebie wezmę. O, smoczy kieł. Nikomu się nie przyda. Jeśli się przedostaniesz, będziesz mógł spotkać Elite Four. Krystal. O, Krystal, ulubione poki mojej mamy. I takie jedno pytanie. Gdzie jest śnieg? Gdzie jest śnieg? Stream mi przycina? A to już nie u mnie! Mam nadzieję! Mam nadzieję! Thunderbolt! Niech zgadnę, nie będzie trafiał. A trafił! I co? I co? Co, ptaszku? Myślałeś, że mojego Nidokinga przechytrzysz? Nie, bo on ma oczy na głowie i jest celny! Kakturn roślinno... Mroczny? On może mieć rough skin chyba, więc lepiej nie. Speedwagon, o! A jak mi nie przycina, to nikomu nie powinno. Nic nie przycina futrze... CO?!
I am not. Co myślisz o czwartej genie? To są dobre gry, ale swoje problemy miały, szczerze mówiąc. Szczególnie Diamond i Pearl. Platinum mnie naprawiło, ale no. Jakiś lodowy mag miał z wyrzutni, nie zrobił śniegu. Ale pewien lodowy ptak miał dobry rzut i użył Ice Beam. Zamroźnięte ręki. Tak źle, że śnieg z Polski nawet ucieka. Jak to było twoim oponencie, bo ma tani fursuit. A, no fakt. Nie, nie wierzę! Ja nie mam taniego fursuitu, chuju! Jak nie masz taniego, to masz z Lumpeksu. Tak pokonam ci, jeśli chodzi o wiedzę o Pokémon. O, jesteś tego pewien, chuju? Jesteś tego pewien? No, nie sądzę, że jesteś tego pewien. A nie, dobra. Ja tutaj tylko wyszedłem. Co mnie ominęło? W sumie na razie przedostawanie się przez Victory Road. Kiedy planujesz zagrać Pokémon Sword i Shield? Wtedy, kiedy będę miał Switcha. A kiedy będę miał Switcha? Nie mam zielonego pojęcia. Trochę lat może upłynąć. Ale szczerze mówiąc, coraz to bardziej muszę przyznać, że rozważam zakup tej konsoli. I nie, wcale Bravely Default 2 wcale mnie do tego nie podjuszyło, szczerze mówiąc. Wcale! Ale no. Nie wiem, zastanowię się. Jakby co, to ja wolałbym, jak już kupywać Switcha, to poczekać na jakąś rewizję. Typu, nie wiem, Switch Slim czy coś, z lepszymi analogami, oby. A jak analogi dalej będą driftować, to w sumie najlepiej kupić jakiegoś third party. Niby... W sumie Hori jest dobrym tym wydawnikiem, tworzycielem, twórcą takich padowych rzeczy. Z nimi rzadko kiedy jakiekolwiek problemy są, mogę też z doświadczenia to potwierdzić. I ten... Jakby co to z Hori, jak się kupi czy coś? Trenerzy żyją, by szukać silnych wrogów. Pewien król miał dobry strzał z kurz dobra. Oj, mamy Kononowicza! Muskles lepiej nie, bo on cię zaraz opluje wodą, a nigdy nie wiadomo skąd ta woda wyszła. Linkiewicz, dawaj. Jest emulator Yuzu, tylko że tam są softlocki. Może i jest, ale... Jeżeli chodzi o emulatory tych nowszych, tych konsol, to w sumie już lepiej poświęcić te 200-300 euro na ten, na... że tak powiem, na sprzęt, niż męczyć się z emulatorem nie wiadomo ile, który nawet pewnie nie jest kompatybilny z większością gier. O kurde! Kononowicz napluł na Linkiewicz, no to dopiero się nazywa zniewaga. Mamy etery? Mamy eliksir. Eter, o. Muszę jej Thunder Punch odnowić. Czemu Speedwagon nie ma płci? Bo nie zdecydował się! Legendarna bitwa Linkiewicz versus Kononowicz. Kto wygra? Niepowstrzymana siła czy niepowstrzymany, kurde, grubas? Na YouTube jest około 19 osób. Dlaczego? Pewnie dlatego, że czatu nie ma włączonego. I albo migrują na Twitcha, czyli tutaj, albo wyłączają live'a. Electabuzz. O, trzeba zmienić. Na Muskles. Ale emulator przynajmniej jest za darmo. Jest za darmo, ale co z tego darmowego emulatora, jak ci gry nie będą na nim działać jak trzeba. Surf. W sumie no, już samo to, że emulator 3DS-a, no... po tych wszystkich latach wciąż ma problemy z... to powiedziałbym 40% gier, czy nawet 60%, ale w sumie nie wiem, musiałbym zobaczyć jak to teraz jest. To no, już lepiej, kurde, kupić używaną konsolę, zhakować ją i w ten sposób grać w gry. Szczerze mówiąc.
Nie ma czatu włączonego i nie można gadać o krapach. By the way, kiedy krapy? Jak mi przykro, po tych wszystkich latach to emulator pierwszego Xboxa nie do końca dobrze chodzi. Dokładnie. W sumie się nie dziwię, bo im dalej, tym bardziej skomplikowana... O kurwa. Im bardziej skomplikowana struktura tych gier jest i różne tego typu rzeczy, więc no... Ty jesteś mroczny, nie? I wodny, więc... Ta, Marysia da radę. Akurat Poki na Citrze dobrze działają, ale tylko Poki, a ja na przykład na Citrze chciałbym zagrać w inne giery. A akurat one zbytnio no, nie chodzą. Czy Muskles to nawiązanie do Vine Sauce? Może! Hype, no o kurwa, pedofil. Erwin, zagryź pedofila. Jaki typ Pokémonów najbardziej lubisz? Wodne! Ponieważ wodne są bardzo defensywne i potrafią dać w pierdziel i mają dobre krycie przeciwko super efektywnym typom. O, wystawiasz trawiastego Poka? Pozwól, że użyję na tobie Ice Beam. O, wystawiasz elektrycznego? Pozwól, że użyję na tobie Earthquake. Hipnopedofil. No i przy okazji, no, wodne mają tą krzepę, mają wszystko to, co trzeba. Są zarąbiste. Ja je lubię. Schelbel. Nie będzie boleć, debilu. No, nie masz aż tak dużo specjalnego ataku, chuju. A ta trucizna będzie mnie wkurwiać. Feraligatr jest wodny. Dokładnie. Więc no! Wiadomo, najlepsze Poki zawsze są wodne. Pewnie główny powód to tamty, to przykrywka. Nie, tak naprawdę to nie. O, Electabuzz znowu. Pump the Muskles! Co do emulacji, emulator PS2 się przycinać potrafi na PC i G7 na pokładzie, więc cóż, lepsza konsola. Nawiasem nie myślałem chociaż o używanym Switchu. Myślałem, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o Switcha, to jak już to wolałbym kupić ze sklepu, ponieważ... Po pierwsze, no, konsola jest wadliwa, no nie? Jak już jakieś wady w niej konstrukcyjne, no, jak już są, to ja już wolałbym, żebym to ja je spowodował, niż żebym kupił konsolę, która po, nie wiem, po 15 dniach używania zacznie ci driftować czy coś, no nie? Bardziej dlatego, że no, że jeżeli chodzi o konsole bardziej przenośne, to wolę właśnie, jeżeli to możliwe, to wolę kupić ze sklepu, bo nigdy nie wiadomo, kto w tej ręce tą konsolę trzymał, nie? W sumie tak samo ze stacjonarkami, tyle że no, konsola konsolą, ale pada zawsze można zmienić w razie czego. A jak ktoś sprzeda ci, nie wiem, takiego DS-a czy coś ze zjechanym, nie wiem, ze zjechanymi triggerami czy coś, no to trochę ciężko będzie w to grać. Czy widziałeś Pokémona, który ma stan do power wodnego? I don't know. Prawiaste Poki też są spoko. Nie no, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o typy, to no... Tak naprawdę nie ma obiektywnie słabego typu, bo każdy ma swoje dobre strony i każdy ma słabe strony. No nie, no może w pierwszej generacji robalowe Poki były bezużyteczne, to z tym to na pewno bym się zgodził. Ale... Później no, zaczęli bardziej balansować je i moim zdaniem wyszło im to nawet całkiem okej. Okay. Chociaż no i tak, no, na przykład smoki wciąż są OP. No nie, mimo tego, że te baśniowy typ je trochę przytemperował, to mimo to potrafił dać w pierdol. Ci nie podobają te nowe typy Pokémonów, na przykład baśniowe? Ja myślę, że... No, można by było je nazwać jakoś ładniej, na przykład o Poki Światła, czy coś w tym stylu, no nie? To jest dopiero zarąbista nazwa typu, ale z drugiej strony jednak te typy są potrzebne. Też uwielbiam wodne Poki, mój ulubiony to Swampert, a jego mega ewolucja jedna z najlepszych moim zdaniem, Feraligatr też spoko, pozdro. Swampert też jest bardzo fajny, też go lubię. No i jego mega ewo, no... Kurde, widać, że przypakował na siłce. Antidote, dawaj. Okej. Okay. Niech Muskles będzie na przodzie.
Oj, muszę jeszcze pierda zrobić. Korzystając z okazji, że Windows 7 traci za 3 tygodnie wsparcie, jaki Windows według was najlepszy? Ja miałem Windowsa 98, XP-ka, Vista, 7 i teraz 10 mam i szczerze mówiąc, chyba 7 mi najbardziej przypadła do gustu. Repel, no tak. Wiesz, no ja zbytnio informatykiem nie jestem, no nie, i też pewną nostalgię do Windowsa XP mam, ale nie wiem, 7 jest tak jakby XP-kiem, tylko zrobionym takim odpicowanym, takim zrobionym dobrze, tym bardziej po tym, po wiście, która była jednym wielkim nieporozumieniem. O! Muskles kontra Muskles! To wygra. Surf. Windows XP to część mojego dzieciństwa. Mojego też. Windows XP jest strasznie, kurde, przystępnym systemem. Później Windows Vista wyszła i wszystko się pierniczyło, bo była mega niedopracowana. O! O, dobra. No tak, przecież. Tykasz Muskles i Muskles tykają ciebie. W bolesny sposób. Smoki w pierwszym genie nie miały słabości, bo jedyna słabość to smok, a jedyny smoczy atak to... zadaje... No tak, ekskluzywne 40 HP. Miały słabość, lud! A jako, że jedynym smoczym typem w pierwszej genie był Dragonite, o, Firo! A jako, że jedynym... No, Dragonite, jego linia ewolucyjna, no nie? Były jedynymi smokami tak naprawdę. I... jak miałeś Ice Beam, to byłeś załatwiony. Na przykład na resztę walki z Lancem. No może poza Gajardosem. Siema, jestem tu chyba od 20 minut, ale instalowałem ponad 400 nowych czcionek, bo jestem grafikiem. A, 400 nowych! A! Spoko! Dawno legendy jakiejś nie było. Raikou, tak? Basia go rozwali. Na Gajardosa może tylko jeden elektryczny atak wykorzystać i siema. No fakt, to jest fakt. Quick attack, to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić. Strzeż się na ti. Ogólnie pierwsza gena jest fajna do rozpierdzielania ją bugami i tak dalej. Vileplume. Speedwagon. W pierwszej genie były duchowe, ale to była tylko jedna rodzina pokój, w sensie Gastly, jego ewolucje. Niby duchy miały... chyba... miały one być odporne na psychiczne ataki, albo kompletnie je miały blokować. Ale ze względu na jakiś tam bug w programowaniu, nie, to wyszło na to, że jako że Gengar i tak dalej, oni są po części też trującymi pokami, to ich, jakby to powiedzieć, ich odporność się przerodziła w super efektywność i weź kurde coś zrób. Ups! Powinienem im, kurde, ten, eterów dać trochę, o ile mam, bo już widzę, że im PP się kończy. A propos legend, która legenda z Galar według ciebie najfajniejsza? Shield Dogo. O, jest taki, kurde, fajny! Lubię go! Fuck you! Ogólnie i Zacian, i Zamazenta oba są bardzo fajnymi pokami, ale... moje serduszko jednak chyli się w stronę tarczowego pieska. Ponieważ no widać, że jest bardziej defensywny i przypakowany, więc hej. Jakby ja musiał takie żelastwo nosić na mordzie jak on, to też musiałbym mieć niezłą krzepę. Nie wierzę! To uwierz. Uwierz też w to, że prawie żadne twoje poki w Galarze nie będą w przyszłości. Dobra, Freshwater. Ile w ogóle ja mam kasy? Muszę zobaczyć. Grałem sobie w Sword i miał galariański jest spoko, jego ewolucję. Sam nie wiem, szczerze mówiąc. Widziałem tę jego pierwszą ewolucję, w sensie, że... tego... jak on się nazywał, nawet nie wiem. Tego, no, bardziej włochatego, kurde, jak meszek wygląda ten miał.
Ale chyba też ewoluuje w coś innego, ale tamtej ewolucji to nie pamiętam. Woo! Jak to jest, jak się ma donaty, czyż nie? Tak naprawdę to nie. Chwila. No, ty już masz 53, więc idziesz... Dobra, teraz Speedwagon. Wezmę mu Ice Beam, odnowię. Ether. Tak, bo to jest najpotrzebniejszy ruch. Berserker. O! Wiedziałem, że to coś z Berserkiem będzie. Chciałem już powiedzieć ten taki gatsowy pok. Ej, ludzie, jednak widać na te wyróżnione wiadomości, tylko trzeba przejść powiększony tryb okna. Nie wiem, ja czat mam z tego OBS-a, Streamlapsa i u mnie te wiadomości widać, więc jak najbardziej nie ma problemu. A to chyba jest najważniejsze, żebym ja je widział. Typ duch miał być super efektywny na Psychic, ale przez Bóg nie działał kompletnie. Pokażę ci, jaki nie jesteś dobry. W sumie też, kurde, jakie duchowe ataki są w pierwszej genie? Co jest, kurde, Nightshade, które nie ma ani super efektywności na nic? Jest chyba jeszcze... jak to się, kurde, nazywa? Chyba Confuse Ray, ale to też działa na wszystkich. Nie, duchowe ataki też były chujowe w pierwszej genie. Uuu! Po dżentelmeńsku rozpierdoliłem twój jęzor. I widać podkreślenia na kompie. O, Metagross! Psychiczno-stalowy. Czy Basia ma PP w Earthquake'u? Ma jeszcze 3, dobra. Spoko. Speedwagon to best waifu. Bo to lodowy ptaszek. Shield Dogo jest zajebiaszczy, ale Appletune zawsze będzie według mnie najlepszym pokiem z ósmej geny. To chyba... chyba wiem, o kogo chodzi. Jakoś nie odpowiada zbytnio ten design, szczerze mówiąc. No taki niby hipopotam jabłkowy czy coś, ale... Espion. O! Dziękuję za obserwację. Artuszek. Espion. Erwin, dawaj. Bardzo fajnym Pokemonem ze Sword i Shield jest Corviknight. O tak, on jest bardzo fajny. Ma taki sam typ. Ma takie same typy jak jeden z moich innych najlubieńszych poków z Skarmory. Ale muszę przyznać, że Corviknight wygląda lepiej od Skarmory'ego. W sumie jestem ciekaw, czy ma takie same staty jak on. W sumie bym się nie zdziwił, jako że chyba go wycięli z Galaru, więc no. Ma bardzo dobre ataki. Likitung nie mógł się w pierwszej genie nauczyć Lick. Tak samo jak Charizard w pierwszej genie nie mógł nauczyć się Fly! Chyba Yellow dopiero. Primeape. Speedwagon załatwi cię flyem. Chyba, że on może mieć jakieś kamienne ataki, więc może lepiej zmienić. Okej. Okay. Bardzo dobrze, że się w nim gra, to jest mój najlepszy Pokémon w teamie. O kurwa, normalnie obrażenia mu zadał, okej. Okay. Dobra, to tak. Serf. Galar chyba dużo poków wykastrowali z tej części. Tak, wykastrowali. To jest naprawdę chujowe. No cóż, no. Od czego mamy modersów, nie? Modzi na pewno je wszystkie wpierdzielą z powrotem. Jestem tego pewien. Nie, kurde, mogli naprawić te memiczne drzewo, które widzieliśmy na E3 chyba? No to ono, mogą wszystko zrobić. Aż smutno jest z tego powodu. Której koniec, to jeszcze dzisiaj muszę skończyć mangę. O ile mnie nie rozpierdolą po tym... O kurwa, Shedinja. Nie, dobra, jest spoko. Mam na ciebie kontrę, chuju. I to nie jest ta kontra z Nessa. Jest ta kontra. Spierdalaj z twoim jednym punktem HP.
Jaka jest twoja ocena na temat galariańskich formpoków, na przykład Rapidash, Farfetch, Yamask, Mr. Rhyme? Musiałbym je wszystkie mieć przed oczami, ale... A, złość! Ale takie, które mi najbardziej się podobają, to właśnie... Farfetched chyba najbardziej z tych galariańskich form mi się podoba. Szczególnie jego ewolucja, oh my god! Takim dużym porowym mieczem napierdziela, to jest taki uroczy jednocześnie. O! Dziękuję za obserwację, Adasiul. Mr. Rhyme to kompletnie nowy pok. No, w sumie też mi się to skojarzyło. Musiałbym zobaczyć, jak to mniej więcej działa, no bo... no... Ja tych gier nie mam, więc hej. Jak to? A, już mam! Dobra! Trochę miałem takiego, ten, mindfucka, że oh my god, czemu nie mogę użyć strength? Ale tutaj użyłem. Nie, w sumie muszę do tej dziury wpaść. CO?! No nie! Nie mówcie mi, że ja... Och, kurwa! Jebany kamień! Kto ci kazał się respić tutaj? Fuck off, skurwysynu! Muszę, kurde, iść na okręg. Na około! O, znowu. Według mnie formy z Galar nie są zbyt fajne, alolańskie były lepsze. Zależy, szczerze mówiąc, o jakich pokach mówimy. Max Repel, dawaj. Na przykład taki galariański... alolański Marowak to, kurde, był zarąbisty, nie? Ja pierdzielę, napierdzielał tym swoim hotbonerem, że oh my god. I był jeszcze duchem po części, a nie ziemnym. Na Fire Redzie Farfetch ten tak jest możliwy do znalezienia? Chyba jest normalnie w Safari Zone, no ile dobrze kojarzę, albo gdzieś tam przy Fuchsia City. Ale jako, że to randomizer, to niestety nie mogę sprawdzić dokładnie. Ale jest, jestem pewien, że jest. Dobra, dwuwalka nam się szykuje. Może ich skipnę. Ta, nie będę z nimi się pierdzielił, bo... No, dwuwalki i różne głupie rzeczy mogą nam zrobić. Jego też skipnę. Dobra. Trzeba go zdobyć przez wymianę Spiroła w Vermilion... Tak! Tak, to jest to, to jest to. Oby było coś dobrego. Sea Incense, whatever. W sumie fakt, ja... W sumie to... Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wymiany z NPC-tami, to za Chiny nie jestem pewien, czy od trzeciej genie w górę jakiekolwiek NPC-ty chcą się z nami czymkolwiek wymieniać tak naprawdę. Najprawdopodobniej są takie przypadki, ale... Okej, dobra. W sumie już jesteśmy tutaj! Już jesteśmy w Indigo Plateau, o mój Boże! Czy jesteś gotowi na wpierdol? Który ja dostanę zapewne. Dobra, to w takim razie... Trzeba posprzedawać to, co nam się nie przyda już. Ty, wypierdzielaj. Energy Powder w sumie też. Magnet się nam już nie przyda. Iron, idź sobie. Fluffy Tail. Revive. Żółty Flat. Dragon Fang, bo chyba tego już mam od groma też. Sea Incense. Dobra. Pokebole może też powinienem sprzedać. Chociaż nie, zostawię sobie Ultra Bole tak dla jaj. W czwartej genie koleś chce wymienić Huntera. Tak, tak, to pamiętam. O kurde, to rzeczywiście jest takie coś. Ale to chujowe. Myślisz sobie, oh my god, dostanę Gengara, a ta pindzia daje ci Everstone. No kurde, jakim to trzeba być chujem? Masz tyle kasy, to kup z około 999 max potionów i repeli. Repele, właśnie, repele już mi się nie przydadzą. Mogę je sprzedać. W sumie mogę pouczyć już moje poki i tych ataków, które mi zostały. Dobra, mówił mi Super Repel. Dobrze mi służyłeś, ale wypierdzielaj.
Gdzie jest... O, jest Max Repel, właśnie. Za 20! No. Okej, okay, teraz pouczmy ruchów. Co myślisz o Pokémon Let's Go Pikachu? Szczerze mówiąc, nie wiem. Zbytnio mnie te giery nie interesują, chociaż i tak pewnie nie zagram kiedyś. Ale się zobaczy. Dobra, TM Case. Muddy Water. Celność 85, mimo tego moc 95. Może komuś się przyda. Muskles może, ale on już ma serw, więc nie ma co. Ice Ball. Super Power. Może się Super Power przydać. Ale nikt nie może się tego nauczyć. Ups. Sky Attack. Rest. Po co mi rest, jak mam przedmioty uzdrawiające? Rolling Kick. Szybkie kopnięcie z obrotu może spowodować potknięcie. Oho! Marysia będzie kopać wszystkich po kostkach. W sumie powinienem jej kat ten wywalić. Gdzie był Move Delay? Deliter, czy to jak to się zwało? Tak, muszę polecieć. Chyba on był w tym, w Fuchsia City. Powinienem jej wywalić cięcie. Fly. Więc to teraz będzie dużo, dużo przygotowywania się. Jak Marysia nie ma nóg. Ma nogi, tylko że spódnicę też ma. Pod tą spódnicą ma nogi. Tak. Jestem usuwaczem ruchów. Ruchaczem ruchów przeczytałem. Okej. A tylko zrobić krzywdę mojej Marysi, ty chuju. Tak. Futrzakcity. Możesz zrobić combo Defense Curl plus Ice Ball. Wtedy będzie dwa razy więcej mocy. Wolałbym nie, bo Ice Ball, jak użyjesz Ice Balla, to nie możesz nic zrobić, dopóki pok nie chybi albo coś, więc jak ktoś będzie miał mało HP i będzie dalej napierdzielał z Ice Balla, to będzie zbyt ryzykowny i może zginąć, a ja czegoś takiego wolę... na coś takiego nie pozwalać. Dobra, muszę spadać. Na razie ratatuj. W ogóle już Shackle nie jest Defense Godem. O, to ja tego nie wiem. Ciekawe, jak wygląda te zapomniane... Dobra, jeszcze raz. Więc tak, Rolling Kick. Baza wirusów została zaktualizowana. Sky Uppercut. To zawsze na plus może być w sumie, ale nikt nie może się tego nauczyć. Double Edge. Double Edge jest zbyt ryzykowne, bo napierdziela i trochę ci HP zabiera. Faint Attack. Dałbym Linkiewicz, ale co ona ma takiego? Ciekawe, jak wygląda te zapomniane. Lubisz muzykę spoków? Tak, jest spoko ogólnie. Nie, dobra, nie będziemy cię Faint Attack uczyć. W sumie, może nam się przyda. A najgorsze, bo jednak najgorsze jest to, że Erwin może tylko coś z psychicznymi zrobić. A reszta niezbyt. Co Speedwagonowi może coś wywalę. Korci mnie, by wywalić Ancient Power, ale to ma możliwość zwiększenia wszystkich statów. Teraz Defense Godem jest Eternamax, Eternatus, którego nie można zdobyć. Zyka z drugiej geny jest najlepsza moim zdaniem. Ja bym powiedział, że z szóstej jest najlepsza. No, dwójka jest nostalgiczna, ale... Doubtrage nie. Thief nie, Mist Ball, Fairy Dance, Poet May Also... W sumie zobaczymy. Mist Ball, ha? Nie, ty masz dobre ruchy. Może dla... Basi. Zyka z foków po jakimś czasie staje się irytująca? Nie powiedziałbym. Nie w moim wypadku, ja mógłbym ją słuchać i słuchać. Zamiast ekstrasensory, chociaż...
może zmniejszyć specjalny atak, ale to jest tylko i wyłącznie mała szansa, jak zwykle, ale... Nie, ekstrasensory zostaje, tym bardziej dlatego, że ma więcej PP. Sonic Boom wypierdziela i Thunder Wave. O, czemu nikt? Rock Slide. Muskles może. A on chyba ma dobre ataki. Muzyka z szóstej gen jest tak piękna. No! Jest naprawdę zarąbista. Wywaliłbym double kick. Ale właśnie z Rock Slide jest taki problem, że to ma celność 90, a nie 100. Na co dobry jest kamień? Na latające? Na lodowe? Na ogniste? Na ogniste mamy już wodne. Na lodowe mamy Fire Punch. Na latające mamy Thunderbolt, więc nie opłaca się. Lagi są? Serio? Teraz? Że tydzień mam... Plac to takie w sumie, ja macie z nauki jazdy. Ja żadnych, bo ja nie uczyłem się jazdy, bo mam chorobę lokomocyjną. Nie, nie będziemy go uczyć Rock Slide. Fanskirl Endeavor. Crash Hyper Fang. Zobaczymy. Zamiast Double Kick Hyper Fang. No. Chociaż Double Kick ma jeszcze to, że będzie super efektywne na coś. Hyper Fang już nie. Choroba lokomocyjna nie przeszkadza w jeździe, ale... Ja wolę nie ryzykować. W moim śnie jechałeś samochodem i się zżygałem, wiem. Shadow Ball, o! Oczywiście, że nikt nie może. Dobra, posprzedaję wszelkie niepotrzebne ruchy. Na wszelki wypadek zostawię takie bardziej... które potencjalnie mogłyby nam pomóc w razie czego, jakby mnie rozpierdolili. Ice Ball, idź. Sky Attack. Rest. Sky Uppercut zostawię, Double Edge, nie. Faint Attack może tak, Outrage wywalę. Thief. Sonic Boom. To jest chujowa gra. W sumie chciałbym kiedyś Sonic Boom ostreamować też. Ale nie wiem, czy mi kiedykolwiek się to uda. Endeavor, bardzo sytuacjonalne, lepiej nie ryzykować. Trash, nie. Horn Attack, ech. I... dobra. I w sumie możemy już zabierać się za ostatnie zakupy, tylko... Nie sprzedawaj PP Max! Komu by to dać? Czekajcie chwilę. Wiem, to może wydawać się nudne, ale no, ja wolę się przyrzykować, nigdy nie wiadomo. W sumie dam ci stan spor na samym dole. Chciałbym, żebyś miał Ice Beam. Ale Aurora Beam będzie chyba odpowiedni, I guess. Dałbym Speedwagonowi do Ice Beama PP Max. Najgorsze jest to, że właśnie już raz chyba PP Up zużyłem na Ice Beamie. Ale niech stracę w sumie. Dobra. Torba. PP Max! Proszę bardzo, Speedwagonie, teraz twój PP jest zmaksymalizowany i możesz z niego strzelać tyle Ice Beamami, ile ci... się spodoba. Tak naprawdę to 24 chyba będzie mógł, albo 20. Zobaczmy. No, 16! Jeszcze kurde lepiej! Dobra. Czas na zakupy. W sumie tak sobie myślę. Oni wszyscy będą mieli większe levele od nas, więc... Gdybym kupił coś, czego nigdy bym nie kupował, czyli atak itemy. Rzeczy typu X-Attack, X-Defense i tak dalej.
Zawsze mogą się przydać w sumie. Ale no... za 41. Full heali mam dużo, ale jeszcze sobie dokupię. No, polecę też do tego, do... jak to się nazywało? Celadon City, kupię te ataki temy, bo jednak... Przezorny zawsze ubezpieczony. A nie, możesz pobić do tego 65 level. Normalnie to... Jeżeli chodzi o przelewelowanych skurczybyków, to normalnie mogę ich załatwiać, ale moja strategia właśnie opiera się na revive'ach i max revive'ach, nie? Więc, no w Nuzlocku nie przejdzie. Sobie robię prawko tylko po tym okresie, by 8MC próbować coś lepiej płatnego znaleźć jako elektronikę bez prawka, jak to jak bez ręki. O, z tym to trochę się zgodzę. Laster Purge, gdyby tak komuś dać. A Burst of Light injures the foe, it may also lower the foe's special obrona! Bone Club. Leży ty swoje poki pod... Nie, nie! A, w ten sposób, to... w sumie mógłbym, ale to grindowanie jest takie... Ech. A bardziej pasjonujące byłoby... być takim idiotą i nie grindzić. Wezmę, kupię jeden Laster Purge, nigdy nie wiadomo. I później przypłacić za to życiem wszystkich poków. Dobra, nie tu. Ja nigdy nie umiałem pokonać ligi za pierwszym razem. W sumie to nie jest trudne, tak naprawdę. Ale no, ja mówię to tylko z doświadczenia, bo grałem w poki przez praktycznie całe życie, więc... No. Ale no, elitarne czwórki tych... pierwszej, drugiej, trzeciej geny mogą być dość ciężkie, czwartej w sumie też, ale z piątą już nie za bardzo mi się wydaje. Chociaż piąta też może ci dać wpierdol. O, jest to, co chciałem. Tak, żeby na po trochu wszystkiego starczyło. Tylko... Może jeszcze dokupię Z2. Po 15 wszystkiego, o! O! Leveluj, będzie fajnie. No właśnie! Też tak myślałem, żeby tego nie robić. Jaż fajnie będzie patrzeć, jak będę... płakał! Nie? Guard Spec i Dire Hit. Co ten Guard Spec robi tak w ogóle? Nie pozwalający obniżyć statystyki Pokémon w drużynie przez 5 tur. A, to tylko przez 5 tur, więc... Zwiększa szansę krytycznego trafienia w walce. A to zawsze może jeszcze... Je... O, dobra, git. Myślę, że już jestem gotów. Już jest dobrze, F5. A, już lagi były? Shit. Lepiej teraz, jak ja... siedzę i kupuję coś, niż podczas... walki w lidze, czyż nie? Okej, okay, dobra. Jestem tak jakby gotów, można rzec. O, tutaj. Przez chwilę prawdy, czy PG wygrać, to stanie w pierdol. Bardziej stream zawiesiło. A czemu? Kurde, nie mam pojęcia. Dobra, wezmę save state'a, zrobię na wszelki wypadek. I... zobacz, jak tem ekipa. Kim startujemy? Erwinem, bo on jest najbardziej tankowym pokiem w naszej ekipie. Tym jeszcze wyleczę na wszelki wypadek. Uuu, boję się! Festiwal nerwów, czas zacząć, oby jak znaczy jak najmniej poków zginęło podczas ostatecznego wyzwania, powodzenia. Wy tylko czekacie na jedno! Właśnie. Ile do tej pory mi ich zginęło? Pamiętam, że chyba 3. Więc no... minuta ciszy dla naszych biednych żołnierzy, którzy polegli. Ale kurde, widać różnicę. 10, 8 i tu 47. Biedna Lil Masti nie przetrwała. Jak zawsze mam setny level przed ligą. Ja bym nie dał rady to setnego trenować. Teraz zmierzysz się sam na sam z elitarną czwórką. Wygraj, a otworzą się drzwi do następnego trenera, okej. Okay. Lagi? Serio? Znowu? U mnie nie ma. U mnie...
u mnie FPS-y nie skaczą. Rest in pepperoni? A, do tych poków, dobra, rozumiem, dobra. Let's go, bitch! Motherfucker, rozpierdzielę ich wszystkich! I wyrwę im siusiaka! Hej, Darkschler. Dobra, uff. Boję się ich leveli, dalej, mój haremie, wierzę w ciebie! Witamy w Lidze Pokémon. Nazywam się Loriel z elitarnej czwórki. Nikt nie pobije moich lodowych Pokémonów. Zamrażające ruchy są potężne. Twoje Pokémony będą błagać o litość, gdy zrobię z nich kostki lodu. A, gotowy? A nie takie kostki lodów jak w lifehackach Trum Trum. Nie były lagi, ale to wina mojego internetu, a nie PGO. Mam nadzieję. Jesteś ruda! Cykliście skocie! 50. O kurwa! Ale to nic! What?! Co ty masz?! Trzeba cię załatwić! Chyba gilotyna może one hit KO zrobić dla naszych poków. Trzeba to gówno zabić jak najprędzej! Kraina loda! Jak będą mogły błagać litość, skoro będą kostkami lodu, bez sens. Jest gin! A tutaj Walrein z Sheer Cold, czy coś takiego. Sandslash, o serio? Whatever! Jeżeli macie lagi, zmieńcie jakość albo odświeżcie stronę. O fuck, szybko idzie ta Lorelei. Jesus Christ, tu pewnie tylko zmyłka. Ariados, serio? Dobra. Pokazać ci prawdziwego lodowego poka, ty szmato? Zobacz na mojego pięknego Speedwagona. O! Uff! Do widzenia! Kingler tu nawet pasował. No, on jest bardziej wodny, ale... Okej, Erwin, bierz go. Pięćdziesiąty dziewiąty! Ała, to będzie boleć! To będzie boleć! Zabij, oczywiście, że nie zabijesz. Okej. Na pewno w następnej turze Psychic użyję. Specjalna obrona 112, 129, 96, 97, 118. Okej, dobra, Speedwagon może przetrwać to. On ma największą specjalną obronę. Ale z HP ma trochę nie ten Teges. Jeżeli to będzie krytyk, to będziemy w dupie. Ale nic innego nie mogę zrobić, muszę ryzykować. Kurwa! Speedwagon, nie! Przegramy to! Przegramy to! Kurwa! A mogłem przylevelować! Mogłem! Ale tego nie zrobiłem, bo jestem idiotą! Czy Marysia może mu coś zrobić? M-
może go sparaliżować najwyżej. Okej. Wow! No dobra, teraz już mamy wpierdol! Jak on będzie się bufował! Dobra. Tej full heal, skurwysynu! Ten Erwin był ranny. Wezmę go u zdrowie. Ała! O nie! Jeszcze obrona spadła, no! Erwin, dawaj! Dobra! Zagryź go na śmierć! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Ten Latios! Tak, 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 tak! Zabij Boga! O! Sudowudo! Niezłe zakończenie, kurwa! Blok! Ale to nic. Czyżby status efekt cię uratował? I to bardzo! No fuck you, skurwysynu! Oh my god, ubij go jednym ciosem, błagam. Dziękuję. Oh. Speedwagon, nie! Od tego momentu wszystko może się tylko spierdolić. Tak nie powinno się stać! Zgadzam się, chuju jeden! Zabiłeś mojego ulubionego ptaka z Kanto! Jest lepiej niż myślałam, w takim razie ruszaj. To tylko przedsmak mocy Ligi Pokémon. Nie umieraj, kocham cię! No cóż. Wezmę jego Shelbel. Zostanie Speedwagon na zawsze w naszych serduszkach. Ale hej, w mojej kanonie, jak ten skończy się Nuzloka, jak czempiona się pokona i jak do tej maszyny się przejdzie, to w moim kanonie Poki ożywają, okej? Okay? Zrobiłeś mi ptaka. Wszystko przez Rudą. Oh. Wiecie co, już chyba nie mam wiary w to, że nam się uda. Ale musimy brnąć dalej. Jestem Bruno z elitarnej czwórki. Przez męczący trening ludzie i Pokémony mogą stawać się silniejsze bez ograniczeń. No chyba, że mówimy o setnym levelu, bo jednak to jest ograniczenie. Żyłem i trenowałem z walczącymi Pokémonami. O, i to się nie zmieni. No, zobaczymy. Maciek, zgnieciemy cię jak muchę naszą niesamowitą siłą. Kocha! Zemściła się, że śmiałeś się z Trum Trum. Victreebel, o kurwa. Szkoda, że Speedwagona nie mam! Marysia może tylko to przetrwać. Victreebel jest po części trujący, więc Psychic go rozwali. Mnie też przycina? Przycina wam? Kurwa. Kurwa! Ja nienawidzę mojego internetu. To jest takie gówno czasami!
900 kilobitów na sekundę. Poczekajmy chwilę. Jak się unormuje, to będziemy dalej szli. A teraz 5000, 7000, 4000, 7000. Nie wiem, za mocno skaczę. O, 1000! No ja pier... No! O kurwa, ale mi się Wi-Fi zjebało. Raptem jeden paseczek mam. Czekajcie chwilę. O, nie. Myślałem, że się ustabilizowało, ale nie. A no ja pierdolę. Nie chcę teraz zmieniać Wi-Fi, bo podzieli streama na dwie części. Ale chyba będę do tego zmuszony. Kabel jest lepszy od Wi-Fi. Wiem, ale ja za daleko mam router. Ja na drugim piętrze jestem, a router jest na parterze. Dobra, jebać, zmieniam Wi-Fi, czekajcie, Z2.